Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na uroczystość zapomniane przez wielu święto niepodległości Polski. Od ponad 30 lat mam zaszczyt reprezentować obóz legitymistyczny, którego instytucjonalną emanacją są Organizacja Monarchistów Polskich oraz Portal Legitymistyczny. Po 3 dekadach walki o restaurację monarchii w Polsce pragnę podzielić się z Państwem kilkoma krótkimi przemyśleniami na temat rodzimego rojalizmu i jego fundamentów ideowych. Spotykamy się 7 października. Czcimy wielką chwilę z narodowej przeszłości. Lecz przed nami jest kolejne święto, w tym roku przypadające na 25 października. Ustanowione przez papieża Piusa XI święto Chrystusa Króla. W rocznicę manifestu Rady Regencyjnej popatrzmy zatem w przyszłość. Nie można zrozumieć, nie można interpretować niepodległości Polski w jej świątecznym i codziennym wydaniu bez uwzględnienia przesłania ideowego, które zawarte jest w słowach Chrystus Król. Prawdziwa wolność, prawdziwa niepodległość są możliwe tylko pod berłem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby restauracja doszła do skutku, musimy zatem rozpoznać w Nim źródło wszelkiej prawowitej władzy. Przez Niego panują królowie. Oznacza to, że władca i rząd, którzy odrzucili prawo Boże, którzy bardziej liczą się z bożkiem opinii publicznej niż z dekalogiem, są zapewne władzą legalną, przynajmniej w większości wypadków, kiedy przestrzegane są procedury zapisane w aktach prawnych, ale nie są władzą prawowitą. W niektórych przypadkach, tam gdzie zachowano porządek sukcesji, można stwierdzić, że ich prawowitość jest ułomna. Nawet jeśli zachowali prawowitość pochodzenia, utracili prawowitość celu. Ostatecznym celem ładu legitymistycznego jest zbawienie poddanych. Monarcha, na którego czekamy, musi być wikariuszem Chrystusa, porucznikiem Boga, pontifexem łączącym hierarchię Królestwa Niebieskiego i powierzone mu państwo. Oczekujemy, mówiąc wprost, że będzie tradycjonalistą katolickim, który zachowuje się konsekwentnie i jednoznacznie bez wahań i kompromisów, odrzuca modernizm oraz inne herezje. Powinniśmy nosić w sercach słowa papieża Piusa IX. To nieustannie ważne ostrzeżenie. Polacy szukają Polski, a nie szukają Królestwa Bożego. Dlatego nie mają Polski. Bez względu na to, kto będzie królem, kto i kiedy założy nową polską dynastię, musi o tym pamiętać. Najpierw Królestwo Boże, a wszystko, czego potrzebuje Polska, będzie nam dodane. Jakie zatem zadania stoją przed polskimi monarchistami w XXI wieku? Czy są jakieś kwestie specyficzne dla legitymistów we Wrocławiu, odwołujące się do genius loci? Szanowni Państwo, stoimy w miejscu szczególnym, pod pomnikiem króla Bolesława Chrobrego. 75 lat temu znajdował się tu pomnik króla Prus Wilhelma I. W wyniku starcia dwóch totalitaryzmów Festung Breslau i celowej dewastacji po roku 1945 wiele obiektów, które wspaniale układałyby się w szlak książęco-królewsko-cesarski przez Wrocław, zniknęło z powierzchni ziemi. Sowieccy pachołkowie, komuniści pod pozorem repolonizacji Wrocławia i Śląska zacierali ślady monarchii w tej krainie, która była perłą w koronie kilku państw. Kilka stuleci z dziejów naszej małej ojczyzny zostało obłożonych surową cenzurą. W popularnym wykładzie dostępnym w tzw. Polsce Ludowej historia Wrocławia od XIV wieku znikała w niebycie, aby wyłonić się z niego w roku 1945. Wciąż musimy zapełniać białe plamy. Dlatego z całą mocą pragnę podkreślić, że jako świadomi rojaliści nie możemy ograniczyć się jedynie do kultywowania tradycji rodzimej monarchii. Parafrazując słowa Leszka Gębarzewskiego, nie jest bowiem prawdziwym rojalistą ten, kto chciałby wprowadzić monarchię u siebie, ale po drugiej stronie granicy akceptuje reżimy republikańskie. Również po to, aby lepiej zrozumieć miejsce, w którym żyjemy, będące, nie waham się tego stwierdzić, stolicą współczesnego polskiego monarchizmu,
powinniśmy także poznawać historię i coraz lepiej rozumieć idee monarchistyczne i ustrój krajów Korony Świętego Wacława, Królestwa Prus czy innych części Świętego Cesarstwa. Poznawać, co nas łączy i co nas dzieli z monarchistami zza Odry i zza Sudetów. Ktoś, kto nie jest legitymistą, może pytać, dlaczego to jest ważne. Wrocław to miejsce szczególne, gdyż był stolicą senioralnej gałęzi Piastów, która w linii męskiej wygasła w XVIII wieku. Jednak jej potomkowie wciąż żyją. Po kądzieli królewski szczep piastowy przetrwał wśród niemieckojęzycznej arystokracji. Między innymi wśród książąt raciborskich, wśród Szafgoczów, Hochbergów, a także w królewskim domu saskim i wśród królów pruskich. Wrocław był już jednym z dwóch równorzędnych centrów Korony Świętego Wacława. Był również jedną z trzech stolic Królestwa Prus. Dziś jest także naturalnym punktem odniesienia, partnerem do współpracy dla najbardziej polskiego miasta po drugiej stronie Nysy Łużyckiej. Drezna pełnego świadectw naszej narodowej dumy. Wierzę, że z Wrocławia, spod pomnika króla Bolesława Chrobrego, wyjdzie iskra, która doprowadzi do restauracji prawowitej władzy, monarchii katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czy tak się stanie, zależy również od państwa. Górą Polska! Niech żyje Polska!